Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Van Navigator, jestem Piotr. Słuchajcie, mamy wreszcie wiosnę, zresztą to chyba nawet słyszycie. I to jest taki super fajny okres, w którym wreszcie mogę wrócić do mojego kampera i zacząć sobie tutaj domontowywać różnego rodzaju akcesoria, o których już myślałem w ubiegłym roku. Niektóre z nich miałem już nawet przygotowane i właśnie teraz jest ta pora, ten moment, kiedy zaczynam to montować i w tym materiale filmowym chcę Wam pokazać takie rozwiązanie, które właśnie sobie teraz zamontowałem w moim kamperze. A co to jest, skąd to mam, jak to zrobiłem, no bo to nie jest do kupienia akurat, to opowiem Wam w tym materiale filmowym. Zapraszam Was na film. Z tego typu rozwiązaniami, z takimi sakwami spotkałem się chyba, nie wiem, 3 albo 4 razy. Widziałem to w 2 albo 3 campervanach na targach karawaningowych i u jednego niemieckiego youtubera, który miał tego typu sakwy, trochę inaczej wykonane, ale miał tego typu sakwy zamontowane w swoim campervanie, robione na bazie, no właśnie na bazie Volkswagena. I pomyślałem sobie, najpierw szukałem tego typu rozwiązania oryginalnego, chciałem po prostu kupić sobie to, zamontować, ale nigdzie tego typu rozwiązania, takich sakw nie znalazłem w internecie, więc i pomyślałem sobie, że ja też muszę sobie coś takiego zamontować, dlatego że powiem Wam szczerze, że w ubiegłym roku to mnie wkurzało, to wyciąganie i wkładanie tych fotelików i tego mojego małego stolika tutaj z tej części garażowej. Jak coś tam poszukiwałem, jak coś potrzebowałem wyciągnąć, to najpierw musiałem się z tych klamotów pozbyć i to mnie po prostu trochę denerwowało. Tak więc zleciłem w ubiegłym roku przygotowanie tego typu sakw, 2 sztuk, na jedne i na drugie drzwi. I powiem Wam, to był strzał w dziesiątkę. Naprawdę, ja uważam, że tego typu powierzchnie na drzwiach dość często się marnuje w campervanach. Szkoda, bo jest to naprawdę bardzo fajne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Przemyślałem, jak temat ma wyglądać, powiedziałem, co mają mi zrobić, jak to ma być uszyte. To zostało wykonane i taki jest efekt finalny. Posłuchajcie, w tego typu sakwie mieszczę sobie tutaj jedno krzesełko turystyczne, na drugie drzwi pójdzie zaraz druga sakwa i mały stolik turystyczny. Ale tak naprawdę co do zasady, to jeszcze można byłoby tutaj zmieścić, jeszcze coś można byłoby tutaj wstawić. Nie wiem, czy to jest płótno prezentowe, płótno żeglarskie, coś w tym stylu. Generalnie rzecz biorąc, dość mocny materiał. Powiedziałem, jak to ma być zrobione. Zleciłem wykonanie tego, takich 2 sztuk. No i już jak to wygląda wizualnie, to już tutaj mniej więcej widzicie, a zaraz Wam opowiem, jak to jest w ogóle, z czego, jak to jest zrobione i na co trzeba zwrócić uwagę, jeżeli będziecie chcieli sobie tego typu sakwy w swoich campervanach zrobić, czy tam zamontować. Jest to wykonane przód i tył z jednego kawałka materiału. Jest to coś w formie litery U, tak tutaj widzicie. I z jednej i z drugiej strony są wszyte takie boczki. Szerokość tutaj z tego miejsca do tego determinuje nam, jaka jest też pojemność tej sakwy. Można zrobić to węższe, nie musi być takie szerokie, jak ja zrobiłem. Ja zrobiłem troszeczkę na oko, nie będę ukrywał. Tak samo jest właśnie, jak widzicie, tego typu wstawka tutaj z drugiej strony. Zadaniem tego elementu, który jest tutaj, jest podtrzymywanie tej frontowej części, żeby nam ona po prostu nie opadała w sytuacji, jeżeli rozepniecie sobie tutaj to takie zabezpieczenie dodatkowe, które nam to wszystko razem trzyma. W tej części przedniej wykonałem sobie, znaczy zleciłem wykonanie, zamontowanie takich 2 oczek. Natomiast tutaj w tylnej części to jest ten element, który jest zamocowany, bo to jest tak mocowane do ściany, z tym, że jak widzicie, tu jest otwór. Ten otwór, który jest w tych plecach, to jest to sakwa, która idzie na te tylnie drzwi. No jak się sami domyślacie, on jest potrzebny po to, żebyście mieli dostęp do tego uchwytu, którym sobie otwieracie to jedno z tych skrzydeł. Tutaj, tu jest wykonana taki tunel, w który ja wsuwam sobie jeszcze taki płaskownik z tworzywa sztucznego. Kupicie go, ja to kupowałem w Bricomarché, to nie są jakieś drobne elementy. I zadaniem tego płaskownika, który tutaj wsuwam, jest po prostu wzmocnienie tego elementu. I jakby to Wam powiedzieć, po prostu no, na tym elemencie będzie wisiał cały ciężar tej zawartości, którą będziecie tutaj sobie wkładali. I jeżeli chodzi o zamocowanie tego do tych drzwi, to wykorzystałem sobie nitonakrętki. Tak a propos, jeżeli będziecie chcieli sobie montować W ogóle robić kampera, jeżeli będziecie chcieli sobie robić własnego kampera, to polecałbym Wam kupienie sobie nitownicy do nitonakrętek. Bardzo fajne urządzenie. Zakładacie tutaj końcówkę, która jest gwintowana, wkładacie w otwór, ściskacie i macie zrobiony, zamontowany po prostu element z gwintem. Także super, bardzo fajne rozwiązanie. Zresztą link do tej nitownicy wrzucę Wam pod tym materiałem filmowym. W drzwiach wykorzystałem 3 istniejące otwory, które są fabrycznie. Akurat tak mi to przypasowało i jeden dodatkowy, ten czwarty, musiałem sobie tylko wywiercić, żeby zamocować te nitonakrętki. Całość jest przykręcona za pomocą 4 śrub. To są typowe śruby, które kupicie w każdym sklepie budowlanym. One mają tutaj taki łeb z podstawą w formie takiego kwadratu. Ale możecie wykorzystać też jakiegokolwiek innego rodzaju śruby. I do tej górnej części, do mocowania tej sakwy w tej górnej części, jeszcze tutaj na śruby sobie założyłem takie dość duże podkładki. Po prostu akurat takie plastikowe miałem w domu, więc je wykorzystałem. Natomiast no wy musicie sobie wymyśleć coś, jakiegokolwiek innego rodzaju podkładki, dlatego że chodzi o to, żeby śruba nam nie przebiła się przez tą część sakwy. Jeżeli chodzi o wymiary tej sakwy, tych sakiew, przepraszam, to w moim wypadku to jest mniej więcej 60 na 63 cm. Tutaj ta tylnia część ma 63, tu przód ma troszeczkę mniej. Tak naprawdę to jest wszystko gdzieś około 62 cm, łącznie ma to wszystko 120, chyba 4 cm. Ten materiał tutaj cały ma 124 cm, ale każdy z Was po pierwsze to musi sobie obliczyć sam na bazie własnego samochodu do własnych drzwi i musicie zwrócić uwagę jedno, że te drzwi lewe i prawe mają inne trochę wymiary. Są inne możliwości mocowania tych sakw, dlatego musicie dla każdych drzwi wyliczyć sobie indywidualne, zwłaszcza szerokości sakw. Inne będą troszeczkę dla tych drzwi, inne mogą być dla tych drugich drzwi. Ja nie wiem, jak to jest w innych modelach aut, ale u Volkswagena przynajmniej tak to wygląda. I druga ważna sprawa, zwróćcie uwagę na to, że ta dolna krawędź no, musi Wam wyjść powyżej poziomu podłogi, bo inaczej po prostu będzie ta sakwa, no nie zamknie się właściwie drzwi. Jak coś tutaj włożycie i będzie to poniżej poziomu podłogi, to nie zamkniecie tych Waszych drzwi. A zwróćcie uwagę, że na przykład tutaj u mnie ta podłoga jest troszeczkę podniesiona, bo jest tam włożona termoizolacja. Słuchajcie, sam montaż jest naprawdę banalnie prosty. Musicie tylko poprzekładać sobie już we właściwych, wyznaczonych przez Was miejscach te śruby i po prostu się musicie wkręcić w te nitonakrętki. Naprawdę nie są do tego potrzebne żadne narzędzia. Najwięcej czasu to zajmuje znalezienie miejsca, gdzie ją trzeba wsunąć, tą śrubę. Istotne jest to, żeby te dolne i te górne śruby miały dość duże podkładki, tak żeby Wam się nie przez te materiały, przez te płótno, czy co to będzie, żeby Wam się nie przebiły. Te podkładki, właściwie te takie płyty, które są montowane tutaj, takie płyty, które są montowane na tego typu drzwiach w tych miejscach już tak fabrycznie, nie są Wam tutaj tak naprawdę do niczego potrzebne. Ja je wyrzuciłem z mojego camper vanu, dlatego że one są według mnie dość ciężkie, a naprawdę do niczego nie są tutaj w ogóle potrzebne. Jeżeli będziecie mocowali te śruby, to pamiętajcie, żeby na dole i w górę były takie jakieś dość duże podkładki, żeby Wam się to wszystko nie wyrwało, żeby Wam te śruby nie rozerwały tych pleców, tego materiału. Pamiętajcie, tutaj jest bardzo potrzebne, bardzo dobre wzmocnienie, bo tutaj jest cały ciężar przenoszony na tych 2 śrubach. One tylko zabezpieczają, żeby to się wszystko nie odsuwało. No i co, gotowa sakwa, widzicie te 2 boczki, bardzo fajnie to trzymają. Jeżeli będziecie tutaj robili sobie jakieś zamocowanie, znaczy te sznurek, który będziecie to dociskali, to nie kupujcie sznurka, tylko kupcie sobie tego typu linkę elastyczną. Ja to kupiłem w Bricomarché. Bardzo fajna sprawa, dlatego że jak już sobie tutaj to ściągniecie, to nawet nie musicie odpinać tego wszystkiego, żeby wyciągnąć to krzesełko. Wystarczy to tylko odchylić i też się tam do jej zawartości tej sakwy dostaniecie. Druga też taka sprawa, jeżeli mielibyście taką potrzebę dostania się do tych drzwi od środka, od campervana, to jak to będzie ściągnięte taką elastyczną gumą, to też będzie Wam łatwo to krzesełko odsunąć, żeby dostać się do tego elementu. No i co, to wszystko. Pozostaje mi jeszcze w tej sakwie tylko wykonać, właśnie przykręcić tutaj tą linkę i temat z głowy. Gotowe rozwiązanie. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, jak Wam się to podobało. Jeżeli ktoś z Was ma tego typu rozwiązanie, pochwalcie się na mojej grupie na Facebooku Van Navigator, Camper Camping Karawanik. Zapraszam Was zresztą na tą grupę, a ja już się przymierzam do innego pomysłu, bo chcę zagospodarować jeszcze tutaj tą część na tych drzwiach, ale to już będzie w innym materiale filmowym. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.